kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dziś zapraszam Was na test winnego błyszczyka. To opakowanie już jakoś tak poprawia mi humor i mnie bardzo rozbawia. Jest to nic innego jak butelka wina. Taka trochę inna forma, właśnie inne opakowanie, całkowicie kosmetyku do ust. I teraz tak, pokrótce, co to ma nam w ogóle robić? Zawarte właśnie w tym błyszczyku ekstrakty z wina mają nam nawilżać nasze usta i ma być taki efekt takiego pełnego jakby, że to wino jakby nam się sączy z ust, czyli jakby ta barwa jest podkręcona jeszcze bardziej niż w normalnych błyszczykach, niż w normalnych produktach do ust, że widać, że aż te usta nam żyją tym kolorem. Może dobrze Wam to wyjaśniłam, o co mi w ogóle chodziło i o czym właśnie mówi producent. I są różne kolory tych błyszczyków, najczęściej są to kolory właśnie poprzez takie, które możecie zobaczyć właśnie w kolorach wina, czyli jakieś takie fiolety, wiśnie, czerwienie, takie najczęściej spotkacie właśnie kolory w tych błyszczykach, raczej tutaj nudziaków czy róży, takich bardzo jaśniutkich nie spotkacie, raczej to są tylko i wyłącznie właśnie takie mocniejsze kolory właśnie wina. I jeszcze oprócz tego mamy czuć wino na naszych ustach, czyli to ma być taki jakby słodki, sfermentowany smak owoców, o może tak, może nie do końca taki, wiecie, alkoholowy smak, tylko bardziej taki sfermentowanych owoców i ma nam się to przede wszystkim bardzo długo utrzymywać, ale właśnie ma nam nie wysuszać tych ust, bo jednak pomadki, te, które długo się trzymają, one jakby też mają niestety taki minus, że najczęściej bardzo wysuszają usta. W tej pomadce, w tym błyszczyku ma tego nie być. Ja dzisiaj właśnie chcę Wam przetestować ten błyszczyk, więc pomaluję sobie usta. Zobaczymy, czy właśnie nie będzie się zjadał, kiedy będę sobie piła na przykład z kieliszka, czy ze szklanki, czy z kubka, czy z czegokolwiek. Zobaczymy też, jak się będzie zachowywał przez resztę dnia i wieczorkiem pokażę Wam efekt właśnie tych ust, czy rzeczywiście będzie się tak długo utrzymywać. Dobrze, z różnych firm widziałam te błyszczyki, ja gdzieś to zamówiłam na jakiejś stronce, linka Wam oczywiście zostawię na dole. I teraz tak, jeżeli chodzi o zapach, nie ma zapachu, znaczy nie, poczekajcie, jest jakiś, bo jak odkręciłam butelkę, to poczułam. No nie jest to zapach kosmetyku typowo, może i nawet bym określiła to jako zapach takich sfermentowanych owoców. Tutaj przedstawię gąbeczka, całkiem fajna, duża, sporawa, więc mam nadzieję, że się będzie też dobrze nakładać. No dobrze, to co? Malujemy. O, jest bardzo miłe uczucie, powiem Wam, naprawdę jest bardzo miłe uczucie i bardzo ładny kolor, zobaczcie, sądzę, że mi pasuje. Bardzo miło się nakłada tą pomadkę. Tak jakby same te usta się malują. To czuję, że ona już jakby... Wow, jaki ładny kolor. I zobaczcie, on ma też właśnie pigment niebieski, co widać już po moich zębach, że są dużo bielsze. Więc super. I teraz tak. Ona już mi jakby tak zastyga na ustach, ona ma chwilę jakby nam wyschnąć, żebyśmy mieli ten właśnie lepszy efekt, żeby ona była właśnie bardziej trwalsza, to musimy troszeczkę poczekać, żeby ona nam zastygła. Jeszcze sobie tutaj poprawię. Jak na razie nie czuję takiego efektu wysuszenia. No bardzo ładny jest ten kolor, bardzo mi się podoba ten kolor, rzeczywiście taki typowo winny. Nie wiem, dajcie znać, jak Wam się podoba, ale mi bardzo. Ja teraz chwilkę poczekam, żeby ona mi, wiecie, zaschła dobrze i zaraz będziemy testować, jak właśnie, czy się odciśnie na kubku, bo to jest jednak najlepszy sposób na to, żeby właśnie sprawdzić, czy szminka jest trwała. Dobrze, wydaje mi się, że już zastygła jakby ta pomadka i powiem Wam, że długo nie czekałam, naprawdę, ona bardzo szybko wysycha, więc to jest też na duży plus. No dobrze, ja tu mam teraz przygotowany kieliszek. Nie mam tu akurat wina, bo by idealnie pasował. No ale
jest, wiecie, jeszcze wcześnie. Damy o tej porze nie pijają wina, więc mam sok pomarańczowy. I dobra, i co? I spróbujemy. Najbardziej nam chodzi o to, żeby właśnie zobaczyć, czy się nam odbije na szkle. Czy nawet specjalnie tak wzięłam ustami? Nic. Kompletnie nic. Zobaczymy, jak się zachowa po całym dniu. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze, jak jest teraz. No i co? I widzimy się za parę godzin. Kochani, ja już jestem po całym dniu. Jak widzicie, trochę się już zaczęłam świecić. Ale szminka, bo o tym jest filmik. Jak widzicie, zjadła się niestety. A już miałam taką cichą nadzieję, że jednak będzie fajna. Co jest na duży plus, to jest to, że rzeczywiście nie wysusza w ogóle ust. Ale niestety nie trzyma się aż tak dobrze, jak zaleca producent. Jak widzicie sami. Tu się zjadło, tu, gdzie nie miało kontaktu, prawda, z ciągłym oblizywaniem, jedzeniem i w tym wszystkim, no to jednak się nie wytarło i szminka została. Kolor nadal jest przepiękny, ale nie trzyma się tak dobrze, jak powinna. Ok, to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że lubicie moje testy. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki.